Cześć, ja mam na imię Zygmunt i dziś zajmiemy się tworzeniem obrazu w programie Inkscape. Jest to bezpłatny program, który posłuży nam do opracowywania grafiki wektorowej. Jego możliwości często dorównują do płatnych rozwiązań, jak na przykład Corel Draw. Jak jesteście ciekawi, to zaczynajmy. Program pobieramy ze strony inscape.org. Wchodzimy w zakładkę Download, a następnie Karen Vision. Ja wybieram Windows, a następnie architektura 64-bity. Ja wybieram bezpośrednią instalację, klikając z lewej strony. Pobiera nam się na dole. Po pobraniu uruchamiamy i instalujemy. Instalacja jest standardowa, więc przejdziemy od razu do uruchomionego programu. Tak wygląda widok najnowszej wersji w marcu 2021 roku. W grafice wektorowej. Obraz jest zdefiniowany za pomocą obiektów matematycznych, jak odcinków, krzywych, okręgów i wielokątów. Każdy taki obiekt ma wymiary, położenie względem innych, atrybuty to kolor i wielkość linii, wypełnienie, przezroczystość. Omówmy teraz obszar roboczy. Mamy tu kilka elementów. Na środku mamy obszar dokumentu. Standardowo jest to wielkość kartki, papieru. Formatu A4. Obok mamy nasze płótno. U góry mamy listwę ze standardowym menu, w którym znajdują się wszystkie narzędzia. Jest tu tego bardzo dużo, ponieważ program jest bardzo rozbudowany. W tym panelu po prawej mamy najważniejsze polecenia. Będziemy je omawiać już na konkretnych przykładach. Teraz tylko przejdźmy do właściwości dokumentu. Między innymi możemy ustawić tu wielkość dokumentu. Ja zmienię tylko na układ poziomy. Ta ikona dopasuję stronę do okna, żebym lepiej wszystko widział. Z lewej strony mamy przybornik z narzędziami. Po zaznaczeniu konkretnego narzędzia u góry, na pasku narzędziowym znajdują się jego właściwości i opcje. Więc ikony u góry zmieniają się zależnie od wybranego narzędzia. Po najechaniu na jakieś narzędzie, wyświetla się informacja, co to jest i jak go wywołać za pomocą skrótu klawiszowego. Doświadczeni użytkownicy posługują się głównie skrótami. Po prawej stronie mamy pasek narzędzi związanych z przyciąganiem. Pierwszą ikoną je włączamy lub wyłączamy. Pod spodem mamy różne rodzaje przyciągania. Przez ten pasek na dole wybieramy kolory, poniżej mamy pasek statusu. Tu wyświetlają nam się informacje o elementach lub jakieś podpowiedzi. W prawym dolnym rogu mamy możliwość ustawienia powiększenia oraz kąt nachylenia naszego dokumentu. Jeżeli chodzi o powiększenie, najlepiej kliknąć klawisz Control i pokrętłem na myszce regulować przybliżenie. Jeżeli nie macie, to można znakiem plusa i minusa na klawiaturze. Przejdźmy teraz do omówienia przybornika który znajduje się na pasku z lewej strony. Narysujemy najpierw kwadrat. Klikamy lewym klawiszem myszy, przytrzymujemy i zaznaczamy na jakim obszarze chcemy mieć naszą figurę. Jeżeli chcemy, żeby równomiernie się powiększało, żeby wyszedł kwadrat, a nie prostokąt, to jednocześnie trzymamy dodatkowo klawisz CTRL. Dodatkową opcją jest, gdy przytrzymamy klawisz SHIFT, to miejsce od którego zaczynamy rysować będzie środkiem naszej figury i obszar rośnie na bok od tego punktu. Możemy trzymać jednocześnie i Ctrl i Shift. Po narysowaniu widzimy w rogach węzły. Jeżeli ich nie widać to znaczy, że nam się odznaczyło i musimy ponownie zaznaczyć figurę. Te dwa służą do zmieniania wielkości jak w standardowych programach. Z kolei te okrągłe węzły służą nam do zaokrągleń. Na dole możemy zmienić kolor naszej figury. Ale jak wspomniałem, bryły poza wypełnieniem mają też kontur. Żeby wybrać kolor konturu, trzymamy klawisz Shift i wtedy wybieramy kolor. Jak widzimy, kontur jest bardzo cienki i mało widoczny. Możemy to zmienić klikając w ikonę wypełnienie lub kontur w tym miejscu. Ale jak klikniemy tu na dole, to też nas do tego przekieruje. Przejdźmy teraz do stylu konturu i ustalimy szerokość około 1 mm. Możemy zmienić też styl kreski i inne ustawienia. Zaznaczmy teraz narzędzie wskaźnik. Po jednym kliknięciu pojawiły nam się strzałki do skalowania naszego obiektu. Zaznaczamy i zmieniamy. Gdy klikniemy ponownie w obiekt, to mamy teraz możliwość obrotu i pochylenia. W tej chwili środek obrotu jest w środku figury. Jest to taki mały krzyżyk na środku. Na filmie może mało widoczny. Ten środek obrotu można dowolnie zmieniać. Jeżeli przesuniemy go w róg, to teraz edycja będzie się dokonywać względem tego punktu. Przejdźmy teraz do narysowania okręgu. Tymi węzłami możemy ustawiać szerokość i wysokość. I znowu, kliknięcie klawiszu Ctrl będzie nam powiększać to równomiernie. Okrągłe węzły nie służą do zaokrągleń jak w prostokącie, tylko do ustalenia łuku, czyli wycinku koła. Zwróćcie uwagę, że jeżeli przesuwam myszką poza okręgiem, to wcięcie jest do środka koła, a jeżeli wewnątrz, to przycięcie mamy między tymi dwoma punktami. U góry na pasku, jak do każdego narzędzia, mamy różne opcje. Tu zmieniamy promień, tu wcięcie. Tu możemy zmieniać rodzaj. Jeżeli to nie jest aktywne, to musimy najpierw zrobić jakieś wcięcie, żeby było aktywne. Na koniec zmieniamy kolor i kontur oraz wielkość. Przejdźmy teraz do gwiazd i wielokątów, klikając w tą ikonę. U góry wybieramy, czy ma być to gwiazda, czy wielokąt. Zacznijmy od wielokątów. Ustalamy 6 narożników oraz zróbmy małe zaokrąglenie. Narysujmy. Trzymając klawisz Ctrl, będzie nam zmieniać kąt co konkretną wartość. Tu mamy jeden węzeł, który pozwala nam obracać i skalować. Zmieniając na wskaźnik mamy podstawowe możliwości skalowania. Zmieńmy kolor. Przejdźmy teraz do gwiazdy. Ustalamy ilość narożników, następnie proporcje ramion oraz możemy zaokrąglenia. Po narysowaniu mamy dwa węzły. Pierwszym ustalamy długość ramion, ale bardziej ciekawy jest ten wewnętrzny, który dokonuje deformacji wcięcia. Mogą z tego powstać naprawdę ciekawe figury. Teraz może być trudno wrócić do figury początkowej, więc albo kasujemy i robimy na nowo, lub możemy kliknąć tą ikonę. W starszych wersjach ta ikona wyglądała jak pędzel. Ja klikając Ctrl plus Z, cofnę do poprzedniej figury. Teraz przejdźmy do narysowania spirali. U góry mamy takie opcje jak ilość obrotów, zbieżność. Standardowo jest jeden, co oznacza, że przerwy między kolejnymi okręgami są równe oraz promień, co oznacza, od jakiego momentu od środka ma się rozpocząć rysowanie. Mamy tu też dwa węzły, którymi regulujemy naszą spiralę. Zmieniamy teraz grubość naszego konturu i kolor. Ostatnią rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę w tej lekcji, to są pozycje obiektów. Jedne są nad innymi. Każdy następny element, który robiliśmy, będzie przykrywał ten wcześniejszy. Jeżeli chcemy zmienić kolejność, robimy to tymi ikonkami w tym miejscu. Ta przenosi obiekt na sam spód, ta na sam wierzch, ta o jedną pozycję niżej, a ta o jedną pozycję wyżej. Poukładajmy jakoś ciekawie nasze obiekty i następnie zapiszmy naszą pracę. Mamy różne możliwości. Możemy wyeksportować do PNG, czyli popularnego formatu, gdzie będzie każdy mógł go otworzyć, ale pamiętajmy, że będzie to już grafika rastrowa i nie będziemy mogli tego edytować. Jeżeli chodzi o skalowalność takiego elementu, to odbędzie się to kosztem jakości. Dlatego my zapiszemy to w formacie SVG, czyli w formacie krzywych, nazywając imieniem i nazwiskiem oraz dodając praca 1, czyli w moim przypadku Zygmunt Pilarek praca 1. Taką pracę moi uczniowie przesyłają do mnie jako zaliczenie pierwszej lekcji. W tym filmie to już wszystko. W następnej lekcji przejdziemy do następnych narzędzi i możliwości w programie Inkscape. Więc, jeżeli nie chcesz przegapić, zasubskrybuj kanał poniżej. Jeżeli masz pytanie, zadaj w komentarzu. Do zobaczenia, cześć.